Cześć kochani, witam Was ponownie na moim kanale po małej przerwie. Dzisiaj wracam do Was z filmem, który był naprawdę przez Was bardzo długo wyczekiwany. Jest to film, w którym pokażę Wam moje chwile zaraz po operacji, tak na świeżo, oraz po prawie 3 miesiącach odpowiem na Wasze najczęściej zadawane pytania w Q&A. I jeszcze na samym początku chciałabym wspomnieć, że ten film powstał przy współpracy z MediTravel, czyli filmu numer 1, jeśli chodzi o turystykę medyczną w Polsce. I podkreślam, z MediTravel, a nie z żadną kliniką czy doktorem. I słuchajcie, musicie mi wybaczyć, ale ostatnio miałam wykonywany zabieg na twarz i moja twarz jest jeszcze opuchnięta, ponieważ jest w trakcie gojenia się, a ja dosyć, że dałam kamerę od dołu, no to jeszcze ta opuchlizna, także wybaczcie. Cześć kochani. Witam się z Wami ze szpitala. Jestem już po operacji. Ogólnie w dzień operacji nie mogłam zasnąć, więc przez całą noc oglądałam serial na Netflixie. Nie mogłam nic pić ani jeść, więc byłam nadczo i bardzo się stresowałam pobraniem krwi i jakby włożeniem wenflona, więc to mnie zestresowało, ale wszystko na szczęście było ok. Jakby tego było jeszcze mało, to dosłownie jak już byłam przebrana, tutaj lekarz mi, doktor narysował, jak to wszystko będzie wyglądać. Porozmawialiśmy o rozmiarze, o tym, co mi się podoba, a co nie, jaki chciałabym efekt. To zostało mi takie 10 minut na przygotowanie się, że zaraz jadę. Poczułam, że muszę iść jeszcze do toalety i dostałam okres. Więc to była masakra, bo nie byłam w ogóle na to przygotowana, że dostanę okres. Po operacji ja ogólnie źle znoszę narkotyki. Jak już wstanę, no to zawsze jest średnio ze mną. Tutaj po operacji trochę wymiotowałam taką zwykłą tak naprawdę śliną, ale jak już zjadłam parę godzin po operacji banana, napiłam się i w ogóle to było ok. Jedyne na co narzekałam, to na brzuch, bo po prostu zaczął się nasilać ból okresowy. Ja mam dosyć bolesne miesiączki, ale jak pani przyszła z tabletkami, to już zasnęłam i wszystko było ok. Teraz jest godzina 5:15. Ja spałam już naprawdę bardzo, bardzo długo, więc powoli się wybudzam. Dzisiaj już jest wypis. Będę w szpitalu, boże, będę w hotelu, ale będę musiała przychodzić tutaj na zmianę opatrunku, kontrolę i w ogóle wszystko, także w Turcji jeszcze zostanę 7 dni. Wiem, że nie wyglądam najlepiej, ale chciałam się do Was odezwać. Już jestem przebrana i zaraz jadę do hotelu. Z buta bym nawet doszła, bo tak szczerze to jest 200 metrów. 3 minuty się idzie, ale że jestem po zabiegu, jeszcze mnie wszystko tutaj troszkę boli i za szybko nie chodzę. Myślę, że żółw by ze mną wygrał albo jakiś ślimak, ale jest ok. Dostałam też leki przeciwbólowe i antybiotyk. Będę to stosować. Patryk pilnuje mi godzin i powiem Wam, że bez niego byłoby ciężko. Trochę mam dyskomfort, jeśli chodzi o jakieś ubieranie się. Na pewno na przykład skarpetek nie dałam rady ubrać sama. Rąk też wysoko nie podnoszę, więc głównie to Patryk ubiera mi bluzkę. Wzięłam takie luźne, żeby nie czuć się tutaj spięta. Ale ogólnie jest w porządku. Powoli do siebie dochodzę. Dreny zabieram ze sobą. Chciałabym Wam je pokazać, ale to nie jest zbyt przyjemny widok. A teraz pokażę Wam, jak wyglądał mój pokój. Nagrywam telefonem, bo kamera się ładuje, ale patrzcie, jaka full obsługa. Patryś ubiera mi nawet buty, kochane. Słuchajcie kochani, mały update. Dzisiaj jest 11 grudnia, czyli 4 dni po mojej operacji i ja czuję się naprawdę świetnie. Już wczoraj chodziłam i zwiedzałam z Patrykiem Turcję przez ponad 4 godziny. Patryk pokazywał mi jakieś tutaj najlepsze miejsca. Dzisiaj umyłam włosy, pomalowałam się delikatnie i wychodzimy z Patim do galerii. Chciałam Wam tylko taki zrobić mały update i pokazać na żywo, jak się czuję. Myślałam, że będzie zdecydowanie gorzej, że coś mi będzie doskwierać, jakiś ból będę odczuwać, bądź jakiś dyskomfort, a naprawdę zasuwam. I w sumie dużo osób mi mówi z moich znajomych, że nawet nie da się po mnie poznać, że przed chwilą miałam jakąś taką operację, która
no jest bardziej, powiedzmy, taka bolesna. O. W większości przypadków, z tego co ja gdzieś tam słyszałam i czytam, to dziewczyny mówią, że ten pierwszy tydzień po operacji to one były praktycznie wyłączone, bardziej leżały w łóżku i w ogóle, bo ich coś bolało, a ja mam tak, że nic nie czuję. Pierwsze pytanie. Czy bardzo źle czułaś się po operacji? Powiem Wam szczerze, że tylko pierwsze parę godzin było dla mnie ciężkie, ale to ze względu na to, że ja po prostu słabo znoszę. Tutaj jeszcze też miałam ból związany z miesiączką, więc te pierwsze parę godzin były średnie, ale od razu jak się jeszcze troszeczkę przespałam, coś zjadłam, napiłam się i tak dalej, no to było zdecydowanie lepiej. No i z rana miałam już wypis z kliniki do hotelu. Jaki był koszt operacji i całej opieki i podróży? Słuchajcie, to wszystko jest bardzo indywidualne, dlatego najlepiej, jeśli po prostu wejdziecie sobie na stronę meditravel.pl i tam sprawdzicie ich ofertę. Tam macie dokładnie wszystko rozpisane, możecie też się umówić po prostu na jakiś telefon z nimi czy konsultację, gdzie ta wycena będzie bardziej indywidualna. O ile powiększałaś biust? Powiem Wam tak szybko, zwięźle i na temat. Miałam rozmiar B, nie pamiętam dokładnie ile. Teraz jak kupowałam pierwszy biustonosz, jeszcze bez fiszbiny, no to wyszło mi w sklepie Undis D75 i obecnie noszę taki rozmiar biustonosza. Czemu zdecydowałaś się na operację? Przede wszystkim dlatego, że już bardzo długo o niej myślałam, chodziła mi po głowie i chciałam to zrobić. Rozmawiałam z moimi bliskimi, pytałam się ich, co na ten temat myślą, ale koniec końców postawiłam na to, że chciałabym to zrobić w tym momencie, dlatego, że chcę się po prostu czuć ze sobą lepiej. Jeśli mam okazję i możliwość to zrobić, to chcę. Dla mnie to był odpowiedni moment i nie chciałam po prostu czekać dłużej. Jak długo dochodziłaś do siebie? Więc przez cały pobyt w Turcji tak naprawdę dochodziłam do siebie, ale ja nie czułam się źle. Po prostu nadal byłam na obserwacji, bo pojawiałam się na jakichś kontrolach, zmianach bandaży, brałam antybiotyk i jakieś leki przeciwbólowe, więc cały ten okres w Turcji ja tak naprawdę dochodziłam do siebie, ale ja też nie byłam niesprawna, no bo też w tej Turcji od razu zwiedzaliśmy z Patrykiem, chyba w trzecim czy czwartym dniu, chodziliśmy do galerii. Tak naprawdę ja czułam się bardzo dobrze, tylko źle czułam się w tym pierwszym momencie, zaraz po wybudzeniu z tak jak Wam wspominałam, ale myślę, że tak to naprawdę zniosłam to bardzo dobrze. Jak opanować stres przed operacją? Słuchajcie, mi w takim stresie pomógł przede wszystkim mój chłopak Patryk, który mnie wspierał tam na miejscu i dodawał mi otuchy, ale też była ze mną opiekunka, która była właśnie przez Meditravel. Pani opiekunka dodawała też mi ciepłych słów i była też moim tłumaczem, ponieważ w klinice dużo osób bardzo mówiło w języku tureckim i pani po prostu to wszystko tłumaczyła, była ze mną na miejscu i to mi dało też taki komfort, że w razie czego mam kogoś tutaj faktycznie na miejscu, do kogo mogę się zwrócić, napisać, zadzwonić i ta osoba jest do mojej dyspozycji, więc to też mi dało takie poczucie bezpieczeństwa i komfortu, więc jakbym miała stwierdzić, no to taki stres przed operacją najbardziej pomogły mi opanować te dwie osoby, czyli mój chłopak i pani opiekun, przede wszystkim taką rozmową i dobrym nastawieniem. Do ilu dni po operacji nadal czułaś ból lub dyskomfort? Bólu praktycznie w ogóle nie czułam, no bo też miałam leki przeciwbólowe, ale nic mi tak naprawdę nie doskwierało. Też żadnego dyskomfortu tak naprawdę nie było. Jedynie no to jak przez pierwsze parę dni miałam jeszcze ze sobą dreny, to się zastanawiałam, gdzie mogę je schować, żeby po prostu nie trzymać ich w obu rękach, ale znalazłam sobie na to sposób, schowałam je do torebki i chodziłam z tymi drenami do miasta, do galerii, wszędzie, ale tak naprawdę żadnego bólu czy dyskomfortu większego nie było. Czy jesteś zadowolona w 100% z efektu? Tak, jestem zadowolona. Bolały Cię dreny i ich wyciąganie? Nie bolało, ale to było takie nieprzyjemne uczucie. To nie był ból, no ale tak jak mówię, nieprzyjemne uczucie, raczej drugi raz tego bym nie chciała przeżyć. Czy naprawdę pierwsze dni są tak ciężkie? No trochę to pytanie się już powtarza, ale to też jest bardzo indywidualne, bo ja na przykład wspominam cały ten okres dobrze, nie czułam się źle, nic tak bardzo mnie nie bolało, więc dla mnie te pierwsze dni nie były ciężkie, ale to jest bardzo indywidualne. Ja się czułam lepiej, ktoś może czuć się o wiele, wiele gorzej i przez pierwszy tydzień w ogóle nie wstawać z łóżka. Nie bałaś się, że za dużo Ci zrobią piersi, a nie takie jak chciałaś i że będziesz niezadowolona? Dla mnie najważniejsze było zaufać lekarzowi, porozmawiać z nim, powiedzieć, czego ja oczekuję, co bym chciała, a co nie. I też podkreślam to, że ja bym chciała, żeby te piersi po prostu pasowały do mnie, do mojej sylwetki, do mojego wzrostu. Ja nie jestem zbyt wysoką osobą i po prostu chciałam, żeby nadal jak idę, to najpierw rzucała się moja twarz i nie wiem, ja, a nie jednak piersi wygrywały. No i ten efekt udało się uzyskać, dlatego tak jak wspomniałam, jestem w 100% zadowolona, bo mi się naprawdę bardzo podoba. Dużo też ta rozmowa z lekarzem mi dała, ponieważ on mi tutaj wszystko namalował, rozrysował, powiedział, wytłumaczył i wtedy już byłam w 100% pewna, że nadajemy na tej samej fali i oboje wiemy,
czego jakby tak naprawdę ja oczekuję. Kiedy zaczęłaś ćwiczyć? Po jakim czasie od operacji? Więc przez pierwsze 2 miesiące w ogóle nic nie ćwiczyłam, tylko chodziłam sobie na spacerki z moim chłopakiem i z pieskami i spędzałam po prostu czas na świeżym powietrzu. Po 2 miesiącach i 2 tygodniach powoli wdrążyłam się w powrót na siłownię i teraz robię sobie na siłowni jakieś cardio oraz ćwiczenia dolnej partii. Z górną partią jeszcze nie przesadzam, jeszcze nie chcę się tutaj nadwyrężać, jeszcze nie biorę takich cięższych ciężarów. Raczej skupiam się po prostu na dolnych partiach i na cardio, ale myślę, że 7 marca, jak minie dokładnie 3 miesiące od operacji, to już wtedy zacznę powoli wracać do takiej formy. Czy ktoś pomagał Ci w organizowaniu tego wszystkiego? Tak, ja skorzystałam z usług MediTravel, czyli firmy numer 1, jeśli chodzi o turystykę medyczną w Polsce. I co to oznacza? Tak naprawdę, że zorganizowali za mnie wszystko od A do Z. Wysiadając z samolotu w Turcji, tylko poszłam do miejsca, w którym miałam się spotkać z kierowcą, który odbierał mnie i Patryka jakby specjalną, prywatną taksówką. Zawiózł mnie prosto do hotelu, który był oddalony o 350 metrów od mojej kliniki, więc dochodziłam tam na pieszo tak naprawdę 2 minutki. I to w ogóle było jakby super, że wiecie, że nie trzeba myśleć jeszcze o jakimś transferze, o jakiejś taksówce z lotniska, tylko czeka na Ciebie kierowca, który Cię od razu zabiera, później zawozi z powrotem już na dniu wylotu na to lotnisko. Klinikę masz pod samym nosem. Jest też z Tobą ktoś w tej Turcji, do kogo możesz się zawsze zwrócić, czyli ta Pani opiekun, która jest też tłumaczem. Ja jestem naprawdę bardzo zadowolona, super wspominam ten wyjazd i no bardzo się cieszę z podjętej decyzji o współpracy z MediTravel, jak i o samej operacji. Może trochę kontrowersyjne pytanie, ale jakie są w dotyku? Mocnie różnią się od tych naturalnych? Powiem Wam szczerze, że ja nie widzę różnicy. Dużo słyszałam jakichś takich głosów, że piersi nienaturalne są twarde w dotyku albo coś takiego, ale to jest kompletna bzdura, naprawdę są mięciusie i przyjemne. Nie wiem, jak mam na to Wam odpowiedzieć tak dokładnie, bo jednak to po prostu trzeba poczuć, ale naprawdę nie są twarde, są mięciusie i nie różnią się mocno od tych naturalnych. Czy przed takimi operacjami są możliwe konsultacje? Tak, są możliwe konsultacje w MediTravel, jeśli wejdziecie sobie na ich stronę, to możecie nawet wybrać sobie zabieg, który Was interesuje, operację, która Was interesuje, czy to korekta nosa, czy powiększanie piersi i tam macie opcję darmowej konsultacji online, więc możecie z niej skorzystać, aby rozwiać jeszcze jakieś wątpliwości i upewnić się w swojej decyzji. Czy miałaś jakiś moment, w którym żałowałaś, że podjęłaś decyzję o operacji? Nie, nie miałam ani jednej takiej chwili, ani jednego takiego momentu. Ja byłam pewna tego, że chcę po prostu tą operację zrobić, że chcę się czuć ze sobą lepiej, chcę się sobie bardziej podobać i nie wiem, nabrać jakiejś większej pewności siebie. To się działo mi w głowie i ja jestem przeszczęśliwa z tego wszystkiego, że mogłam to zrobić, że to zrobiłam i myślę, że takiej chwili nigdy nie będzie. I moi kochani, jeśli chodzi o ten film, to już wszystko. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na wszystkie Wasze pytania i że mogliście zobaczyć, jak to wszystko wyglądało u mnie. No i co? Do zobaczenia w następnym filmie.